Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszamy na Speedruna 4.0. Kolejny odcinek, ranking 223. Te partie już są na pewno bardzo, bardzo ciekawe i na wysokim poziomie. Mamy posunięcie skoczek F3 i zagrajmy D5, pionkiem do centrum. No i cóż, tutaj można grać bardzo różnie. Białe decydują się na ruch D4, czyli tak naprawdę gambit hetmański. Zostałem trochę zmuszony do tego, wywołany do tablicy. Ja lubię sobie zaostrzyć i zagram sobie posunięcie C5. Taki gambit hetmański odwróconym kolorem. Czy to w ogóle jest możliwe bez tempa? Sprawdzimy. Skoczek na C6, żeby nie było B4. Jak będzie C3, A3, no to zaplanowane jest A5, żeby trzymać B4. I oczywiście też opcja E5. C4. Bardzo ciekawe podejście. Jak zagram tu, on mi zagra tak. Potem go zwiążemy. W sumie może być bardzo ciekawie. No tak według mnie trzeba grać. No bo jeżeli zagra E3, to też E5 oczywiście pod uwagę trzeba wziąć. Bicie. Czekajcie, tak. Znaczy czekajcie, no. Sam muszę się zastanowić. E5. Bicie i E4. Tu hetman E2 jakiś będzie. Pionku będzie dużo. Jak zagram tu, on mi zbije. Trzaśnie, strzałka, no nie, tu będzie za mało osłony, zagram tu, on mi zagra skoczkiem i będzie miał fajny rozwój. Trochę mi się to nie podoba w sumie, ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No to jest właśnie to tempo mnie i chyba dobrze gość zagrał. Tak się zastanawiam jeszcze nad tym ruchem, goniec D2. Bicie, bicie, bicie. Wszystko do końca. O, to może mieć więcej sensu. Tak, żeby nie wymieniać hetmanów. No skoczek to nie, bo tutaj strzał. Hetman D2 jeszcze pod uwagę biorę. No to wtedy chyba wymienię. Chociaż nie, hetman D2 to tutaj jest strzałka. On jak wybije tu, to bije jeszcze tam z szachem. Więc jedyne słuszne chyba zagranie to goniec D2. Wtedy odbije. Już goniec zasłania hetmana, który bronił tego pionka, więc odbije sobie tutaj do końca. I będziemy chyba mieli spoko pozę. Znaczy taką czarnymi w sensie, że nie lepszą, tylko nie będzie problemów prawdopodobnie. No dobra, jest wyjście. Hetman A5. Wydaje mi się to dobrym posunięciem. Już kombinujemy na samym początku. Właśnie gambit hetmański ma to do siebie, że fajnie można kombinować. I nawet jak popełnimy jakiś tam błąd drobny lub mniej drobny nawet, to niekoniecznie od razu pozycja musi być przegrana. Można ją fajnie naprawić, jak już gramy takie konkretne warianty, na przykład w obronie sycylijskiej, szczególnie w Najdorfie, kiedyś miałem też takie przypadki, jak sam grałem i niepoprawnie zagrałem, to dostałem łomot od razu. To znaczy wiadomo, w ostrych pozycjach pomyłki są na porządku dziennym i nie zawsze te pomyłki są też kluczowe, że od razu musimy przegrywać. Aczkolwiek są takie pozycje, na przykład zamknięte, gdzie można popełniać błędy i wizualnie nam się wydaje, że pozycja na szachownicy jest ok, silnik mówi co innego, ale ludzie tego nie widzą i tak się partia toczy dalej, więc gambit hetmański też taki może troszkę być, że sporo manewrować można, tracić jakieś tam tempa przy okazji, jak już wyprowadzimy figury, zrobimy sobie roszadę, w sensie rozwój zakończony, no to wtedy na pewno się pojawia jakaś tam opcja taka, że jest taki na pewno margines robienia błędów. Znaczy ja mówię też o tym, żeby zdawać sobie sprawę, że jesteśmy oczywiście nieomylni szachowo. Popełniamy błędy, których nie do końca, które można naprawić po prostu. To bicie na C5, czyli odzyskujemy piona, jak tutaj. Tutaj, jeżeli on tak zagra, może tak zagrać. To bicie z szachem. Chociaż też odejście jest ciekawe w sumie z powrotem. Zobaczymy. Tutaj trochę hetman tańczy, ale myślę, że rozwój zdążę wykonać. Hetman zbija na C5. No tutaj wyjścia żadnego nie było. B4? A B4 jest w sumie ruchem, który przeoczyłem teraz. No bo jak zbije tu, już tak nie poszło. Przeoczono. No trzeba odbić. Nie ma wyjścia. Bardziej liczyłem tu i skoczek na C3. Na pewno rozwój będzie lepszy. A ten ruch jest według mnie słaby. Słabszy. Zbijam tu. Zbijam z szachem. Hetman odbił oczywiście. Chyba taki ruch. Skoczek F6. Chyba skoczkiem na F6 trzeba ruszyć. Niech już figura tańczy w centrum.
Dziwny ruch według mnie. Skoczek tu powinien stać, byłby skoczek groźniejszy. E5. E5, wyprowadzam szybko figurę. No B4 jest takie nieprzyjemne, ale to wtedy wracam tutaj. E5, tak żeby szybciej figurkę wyprowadzić. Albo goniec na D6, albo goniec na E7. Hola, hola. A tutaj? Aha, bo ma strzałkę tu. Dobra. No właśnie, on ma strzałkę tam. Nie podoba mi się to. Zastanawiam się nad tym, ale nie, bo B4 tu i tu. Goniec A7. Chcę zrobić szybko roszadę. Skoczek może wejść tutaj. Okej. Muszę mu na to chyba pozwolić. Schować króla, koniecznie. H3, ładnie zagrał, bo groził taki ruch. Dobra. No teraz tak. Teraz w tej sytuacji muszę rozwiązać problem związany z pionkiem na B7. No tak by się chciało zagrać. Trochę to jest zbyt wolne. Może w ogóle tak ruszyć i tutaj mieć opcję. To może mieć sens. Czy co? Tak zagram. Zagram z tego powodu, że nie będzie takiego ruchu. Znaczy może być, ale nie będzie atakowany hetman z tempem. Obronię pionka. Pionek jest dalej broniony. O, wieża zagrała. Ok. Więc goniec na D7 i goniec na C6. Taki jest plan. Hetman od razu tutaj mi atakuje pionka. To jest dobry ruch z jego strony. Jak zagram tu. Dobra. Goniec D6 w tym wypadku. A teraz grożę jakimś takim zagraniem. Hetman może mieć ciasno. B4 na pewno wchodzi w grę. Ale też B4, wieża E8, C5, goniec F8. No zobaczcie. Tak. On może tu zagrać. A wtedy tu. Bicie. Nie, to stracę pionkę. No bo jak tak zagram, to on mimo wszystko tak może. No i tutaj już właśnie widać, że ten poziom jest ciekawy. Profilaktycznie wieża E8, niech wieża wchodzi do gry, C5, no i goniec wraca. Wiecie co? A czy on mnie nie ogrywa po tym ruchu? Nie, nie ogrywa, bo jest taka opcja. Okej. Okay. Goniec F8. Ale to co, podstawił? Znaczy podstawił to, że wymienię mu bardzo silnego gońca. Para gońców po mojej stronie zostanie. Dokładnie. I tutaj jest bardzo dobrze teraz. Para gońców jest bardzo dobrze. Znaczy on też nie ma jakiejś tam złej pozycji według mnie, ale chyba koniec na C6 poprawić się trzeba. Takiego ruchu nie ma. Skoczek A5 może być, ale nawet właśnie po wymianie ten pionek ładnie wybije. Zobaczcie, jakby słyszał, ale to nie są chyba aż takie ruchy trudne do znalezienia z jego strony. Pytanie, czy ja chcę te gońce wymienić. Skoczek tutaj nie jest zły, więc niech sobie chyba tu wymieni. Okej, okay, pytanie teraz, co dalej? Może E4 w ogóle przywalić, otworzyć pozycję, tędy wejść. Nawet mi się to podoba, tak zagram. A, on może też grać B5. No to wtedy ucieknę tutaj. Może C6. To trzeba będzie coś tam wybić. No to jest na pewno... Jakoś tak niespecjalnie jestem zadowolony z tej pozycji, ale dlatego, znaczy w ogóle z partii, z uwagi na to, że no jakoś to nie są moje chyba klimaty. No tutaj zbijam pionkiem. Zagrać A5. Pionek zatrzyma trochę tutaj zapędy przeciwnika. Różnopolowe gońce. Chyba G6 wchodzi do gry i tutaj goniec teraz. Więc E4 jak się okazuje miało sens. G6, żeby tu goniec grał. Zawsze mam F5 podparcie. Więc to też się fajnie liczy. F5, F4 się już pojawiały opcje. Dobra, jest taki ruch, tutaj będzie kombinować. No właśnie, bo teraz tak. Zagram tu, on tak nie może, bo strzałka tutaj.
To są te ciekawe rzeczy, właśnie ciekawe, ciekawostki. Pytanie, czy tak grać? Nie, bo on zawsze ma szacha, tego nie lubię. Tu algorytm zawsze się zasłoni. No musimy chyba spróbować w ten sposób. Nie mam chyba za bardzo wyboru. Albo on mnie, albo ja jego. Wydaje mi się, że takie mam przeczucie, że nie jest źle. Tu mam opcję taką. On może oczywiście G3 zagrać, wtedy zawsze zagram gońcem i wzmocnię ten nacisk. Tu chyba trzeba by było też wieżą spróbować zagrać, mimo wszystko. Aha, bo tak jeszcze miałem. Trochę może za szybko zagrałem, ale wydawało mi się, że po prostu wieża nie gra i niech wieża wychodzi swobodnie też grać, żeby walczyć jak równy z równym, żeby nie być w tyle, jeśli chodzi o jakiś tam rozwój. No B5 jest, taki ruch grozi, więc muszę to wybić, zredukować troszeczkę. Może teraz tak? No, może być szach, może być też szach gońca. Wtedy uciekam królem, bo zawsze gońcem się zasłaniam, ale jeszcze istnieje taka opcja właśnie, że... Okej. No to gramy sobie tak na pewno. Po szachu się chowam. Aha, mogłem tam trzasnąć. On nie mógł wieżą, bo tu bym wybił. On gońcem by musiał. Ale goniec mi się przyda do tego, żeby może przełom zrobić F3. No muszę się schować. B6 pewnie. Pewnie tak. Przełom F3 mnie interesuje, potem E3. Bici tam hetman fajnie może wejść. No dobra, tutaj trzasnę z szachem najpierw. Bo jeżeli on zbije wieżę, ja mam jeszcze opcję bicia hetmanem tutaj, więc on będzie musiał chyba być końcem. Co? Teraz mi się pojawia opcja bicia tutaj, bo jak bije tu, to tutaj to jest dobrze, pionek więcej. Tak, tak może zagrać. Są już bardzo konkretne decyzje. Nie, no chyba muszę wybić jednak. Muszę wybić, bo ten pionek był zbyt groźny. Hetman B8. Tak, żeby mieć tu opcję. Nie wiem w sumie, co powiedzieć w tej pozycji. Co tutaj będą jakieś opcje bicia? F3 muszę. F3 kontratakować. Trzeba. Aha, tutaj ma wejście. To ja muszę wtedy tak się bronić. Czekajcie, teraz E3 czy bicie? E3. A taki był zamysł, żeby tu wejść hetmanem. Tylko czy to coś da? No właśnie, bicie tu i tu. On na pewno ma teraz wtrącenie takie. Niestety dla mnie, ja wtedy tutaj mogę zbić. On pójdzie na F1 i będę musiał zagrać tak, i on tutaj. Ja wtedy zagram. Nie, nie mogę, bo mata dostanę. Uj. Niebezpieczeństwa na horyzoncie. No, czuć już tę siłę gry u przeciwnika. Trochę tego nie doceniłem. Tu może trzeba było też w sumie zagrać, żeby nie wpuścić hetmana. Się teraz tak mówi łatwo. Po wykonanych ruchach. Ale chwila, bo jeżeli on zagra tutaj, to jeszcze mam opcję hetman na E5, właśnie. Szachem zbijam i hetmanem na E5 wchodzę. To chyba działa. No bo tu nie może. Goniec mnie nie straszy. Teraz on musi uważać na takie zagrania. Poza tym tutaj nie, oczywiście nie mogę. Ale on musi uważać. Teraz na przykład grożę takim ruchem. Hetman broni tu. W sumie dobrze zagrał, bo ten ruch był bardzo też dobry, bo jakby odszedł, to tam by dostał plombę z szachem. To w ogóle jest bzdura. Na pewno. Aha, bo się bał pewnie takiego ruchu. To jest w ogóle bzdura. Tu już jest bardzo dobrze. Według mnie, tylko jeszcze trzeba to. Czy tu ja. Czy ja mam tutaj wygraną, czy nie mam? Musi to być bzdura. Tutaj.
Czekajcie, tutaj on bije gońcem. Czy ja coś tutaj uzyskuję w ten sposób? No nie, szacha mogę jedynie co dać. Nic nie daje. Wiesz, tutaj on pójdzie tak. Może tak? Nie, tak nie mogę. To nie jest takie proste. Może i dobrze. Teraz właśnie dojrzała we mnie myśl taka, że chyba nie jest tak źle u niego. A może w ogóle tutaj uwolnić hetmana od obowiązku, ale on i tak zagra tutaj. A zaraz tak, to może wymiana po prostu. Aha, no, trzeba będzie się z tym godzić, wieża F8. Z wymianą. A jeszcze tak, ono dojdzie tu, ja trzasnę, on tak zagra. No to nie, bo przegram. Tu będzie miał szybką akcję. Tak zagrasz, będę musiał to wymienić. I zagrać gońcem. Ty tutaj. Nie mam wyjścia, bo hetman tu nic nie podziała. Tam szach żaden nie działa. Nad królem odbije. Nic nie daje. Muszę wymienić hetmany. Tak, nie ma wyjścia. I goniec tutaj. Bronię. Jakiś tam atut. I chyba tylko tak muszę zagrać. Tu trzeba tak. Chyba. Po prostu cieszyć się z jakiegoś remisu. Chyba tak muszę zagrać. A tu muszę walczyć o remis. Muszę tak, oddać pionka muszę i po prostu tak trzymać królem tutaj. I gońcem być też na diagonali. I chyba tak się trzymać. No tak, więcej nic nie uzyskam dobrego. Według mojej oceny tutaj nic dobrego nie zyskam. A, on ma zasłonę. O rety. I tutaj. Będę musiał bronić się. Będę się musiał bronić. Wieża, goniec na wieżę. Obrony ciężko mi powiedzieć, jak się. Aha, tu muszę uciec, bo to była opcja. No i to muszę wymienić. No i teraz 50 ruchów, co? Szczerze, nie wiem, jak tu się bronić. To jest na pewno sztuka trudna. Muszę po prostu czasować trochę. Ojej, to chyba jestem już w bardzo kiepskim położeniu. Ojej, przegraną mam. To musi być przegrana. Jeszcze nie wiem jak. Aha, to już wiem jak. To już się dowiedziałem jak, a nie tak jeszcze mogę.
Remis, ojejku, słuchajcie, no to jest wygrana. Jak tu trzeba wygrywać? Wieża G8, wieża A7, że tu niby, koniec F5, szach, koniec E6, tak, koniec C8. To są trudne, trudna sztuka. Tak, tak. Jak tu to co? Wieża G4, jakieś maty już komputer widzi. O, powiem wam, że tak. Są właśnie strasznie trudne rzeczy, tak bym odszedł. Szacha bym dostał tutaj, 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 tutaj. O, to są trudne schematy. Masakra. No miałem szczęście. Spróbujmy zagrać jeszcze raz. Ciekawa końcówka. 2200, 2200, 2213, D4. Obrona Benoniego. Gramy od razu D5. Tutaj lubię ruch E4 w tym wypadku. Tutaj mi się to bardzo podoba. Goniec E7 prawdopodobnie z taką opcją. A, albo z taką opcją. Też tak można. Gram skoczkiem i przerzucam skoczka na C4. Bardzo te schematy lubię, polecam. Myślę, że one są bardzo wygodne dla białych, które są w grze, są takie dosyć proste chyba. Ale słuchajcie, speedrun już nabrał tutaj rozpędu. Tu już no, trzeba uważać na przeciwników bardzo, jak było widać. Nie jest łatwo wymyślać już dobre posunięcia. Skoczek po prostu na C4 stoi dobrze. On tutaj czuje się bardzo dobrze. Nastąpi roszada. Ciekawy jestem, czy taki ruch nie działa i tutaj wejście. A skoczek na F7 będzie bronił. Bo jak zbije, to zbije tutaj koniec, ok. Myślę, że A4. Tutaj będziemy budować powoli swoją pozycję. Goniec E2 z posunięciem H4, H5. Taka jest opcja również. W sumie chyba skorzystam z tego przywileju i spróbuję zagrać ostrzej, bo te F6 było takie dziwne. Znaczy ja rozumiem, skoczek wszedł tutaj, żeby pilnować. Taki plan mógłby być. H5, G5. Jeżeli tak nastąpi, to koniec G4 będzie fantastyczne. A H5 jest takim ruchem fajnym, podgryzającym, który daje takie fajne, ciekawe możliwości. Zobaczymy. F5, ok. No to było do przewidzenia. No H5 mimo wszystko. Tego ruchu się nie boimy, bo odbije. A jeżeli zagra F4, no zamknie mi gońca, to prawda. Ale goniec G4, na to cały czas czekam. No i tutaj też może goniec D2 z długą, niewykluczone, albo król zostanie w centrum. Są bardzo przyjemne pozycje według mnie. Tu jest taka trochę nonszalancja może z mojej strony, taka oryginalność, ale tak jak mówię, no tak chciałem, to tak zagrałem, bo można by było wyprowadzić gońca na E3 i wstawić pionka i spokojnie sobie tutaj grać pozycyjnie, co też jest na pewno ok, ale dlaczego by nie? No tutaj wybić no trzeba chyba od razu, żeby nie było żadnych tutaj nieporozumień i wydaje mi się, że wieża A3 może być dobrym ruchem, działa ta wieża tutaj na trójce, będzie działać na pewno dobrze, to pozbawia mnie opcji długiej roszady, ale nie można mieć oczywiście wszystkiego. Gość rozumie, że nie może zagrać F4. Zdecydowanie. Zauważcie proszę, że ja sobie tymi skoczkami stoję w miejscu grzecznie, czekam na rozwój wydarzeń, poprawiam trochę figury. Chociaż muszę przyznać, że czarne też tutaj zagrały dosyć ciekawie. Ta wieża A3 też może tędy sobie przejść. Skoczek zagrał tutaj. B6 będzie na pewno kombinowane. Ciekawy jestem, czy taki ruch ma sens. Raczej nie, bo wieża B8 i tak będziesz mi planował. Widzę, przelecie tutaj i pionek dojdzie do władzy. Możliwe, że tutaj działa. No okej. Okay. Skoczek tu bicie tu może być. No to bicie mnie nie będzie jakoś tam specjalnie boleć. Ale tak, to tak, to tak. Ha. Możliwe, że tak zagram. Z uwagi na to, już zagrałem, że też wieża H3 może być ciekawa. I tam jakieś ciekawe rzeczy można oryginalnie tej wieży wstawić. I próbować coś tutaj podziałać. Według mnie wygląda to logicznie. Ja nie chcę zbić skoczka na C7, chyba że mnie odstraszy A6, to wtedy zbiję. Jak będzie A6, zbiję, on zbije, zagram A5 i tutaj przytrzymam punkt B6.
A zauważcie, że gońce, które nie są wyprowadzone, one działają dobrze. A jak zbije, to super. To chyba też dobrze. Znaczy chyba, na pewno dobrze. No, tu jest opcja. B6. No i tak zagram od razu. Jak zbicie, no to zbicie. Oczywiście tak muszę. Odbije pionka. On będzie musiał... No właśnie, bo opcja pary gońców też może mieć fajny sens. Ojejku, podstawiłem! Krzysztof Pudrewicz. Podstawiłem figurę. Ajajajajajajaj. Nie widziałem. O, ale porażka. No niestety. No C3 muszę. Ojejku, ale boli. Tutaj wybiję. Może jakiś szaleńczy atak. Choć wątpię w to bardzo. Aj! Niedobrze. Goniec wybił mi jednak. G4. No to G4 i goniec tutaj. Jakaś opcja jest. Jakaś opcja się pojawia. A, tutaj masz posunięcie jeszcze. A to wtedy F3. To on jeszcze tam ma posunięcie. Nie, no tak nie zagra. Nie, tak raczej nie zagra. I tak. No to się teraz pojawia opcja ataku. Pojawia się opcja ataku. Taki ruch jest ciekawy, bo... a to jest dobry ruch. To jest dobry ruch. Bić muszę. On zagra skoczkiem. Tutaj. F4 w zanadrzu. A nawet tak. F3 muszę. Jak tak, to tak. Dla niego w ogóle bicie to jest też ok. No uciekam, no co ja mogę biedny zrobić? Bicie to bicie. A, przecież on ma tutaj bicie też. Ja cię kręcę, niewiarygodne, ale baty. No muszę tak. Nie no, to już jest kompletnie przegrana, bo nawet nie mam kontry żadnej. Ale bolało. Myślałem, że jeszcze się pojawia tutaj opcja jakaś ciekawa. Ale ładnie zagrał. Powiem wam naprawdę, pięknie zagrał. Pięknie zagrał gość. No tutaj nie ma co grać. Kompletnie nie ma co grać. A to są takie dobre, fajne pozycje. Znaczy ja jeszcze tam zagram jeden ruch taki. Coś tam postraszę może. Hetman H2. Tam wejdę, tam. A, on mnie chyba będzie bardziej straszył. Wiesz, że E2 już podstawiłem. No dobra, jak już zagrasz. Nie zagrałeś. No to jeszcze tak. A to już nie ma znaczenia. Aj, słuchajcie, no jest niesamowite. Może rewanż. Może rewanż. Nie, dobra, tutaj nie ma co grać kompletnie. Nie ma co grać. Rewanż spróbujemy. Zaproponuję. Jest. Super. Dzięki za to, że dasz szansę się zrewanżować. No, C4, E5. I goniec B4. Tutaj wymiana tego skoczka za gońca jest dobra. Ale mnie załatwił, słuchajcie. No nie ma lekko. Oj, to już jest najcięższy odcinek chyba tego speedruna 4.0. Skoczek E4? Nie znam tego ruchu. Ale wydaje mi się, że skoczek F6. Po prostu, jak wymiana, to wymiana. Jak zagra tu i będę chciał dać szewczyka czarnymi. Skoczek E4? W ogóle nie znam takiego posunięcia. Co to jest za ruch? Kompletnie nie rozumiem. Czy to wygląda mega logicznie. I jak szybko zagra tak, to dostanie mata. Ale nie zagrał. Niestety. Szkoda. Ale taki ładny, amerykański. No dobra, tutaj A5 zagramy, żeby nie było B4. Jeżeli skoczek wyjdzie, to jest szansa na E4. Nie, no czarne tutaj rozwojowo są ok. D3 chyba powinien zagrać. No wyprowadzę skoczka D6 tak po ludzku. Nie ma tutaj wielkiej filozofii. Jeszcze hetman G6 może być nieprzyjemny dla niego, jeśli chodzi o rozwój. No zobaczymy. A5 wydaje się logiczne. Hetman A4? Żeby B4 zagrać? Nie, nie wierzę w takie ruchy. A może jednak warto uwierzyć. Skoczek na C6, tu nie. Ja tego ruchu na razie nie rozpatruję. Jak on zagra tak, to zobaczymy, ale nawet jakaś wieża A6 może wtedy jest. Ale tam figurkę podstawiłem, ojej. B4, on dąży do tego. No dobra, skoczek C6, nie możesz tak zagrać.
Właśnie to jest piękne, że wyprowadzając sobie naturalnie figurę, jeszcze przeszkadzamy przeciwnikowi w jego planach. Nawet A4 też był dobry ruch. Okej, tu myślę, że tak zagram, z uwagi na to, że chcę wziąć wieżę. Ale przede wszystkim przeszkadzam w wyprowadzeniu tego gońca. Ten ruch jest takim klasycznym też posunięciem. Hetman czuje się dobrze. Goniec broni. Okej, i tu chyba tak, po prostu, żeby goniec miał też furtkę. Taki ruch może być, co nie? Ale tu bicie, bicie i wszystko do końca. Mogę sobie na to pozwolić, bo wieża wisi na końcu. Jeszcze roszada szybka. To nawet po tych wymianach wieża E8 z ładnym szachem. Dobra, robię roszadę. Też filozofii wielkiej nie ma. I prosty plan F5, ładować te pionki do centrum. No tak, tu nie będziemy się szczypać. No D4 jest możliwe, bicie, bicie, wieża E8, nawet skoczkiem. No a tu F4 szybki leci. Ja już mam zrobioną roszadę i wyprowadzone tak naprawdę wszystkie figury, nie licząc gońca, ale on już też gra. Więc ja mogę sobie pozwolić właśnie na atak w centrum. I to jest fajne w tym wszystkim. Tutaj działa to dobrze. Skoczkiem zagrałeś. Tak bardzo chcę zagrać. Tutaj to nie było. Dobra, lecimy F4, to jest logiczne. Goniec się otwiera, otwiera się wieża. Tu się robi też strzałka. W sensie goniec też zaczyna działać. No taki ruch to nie, bo bije od razu. Tu zbijesz, to bije tam. F4. Według mnie to już jest koniec gry. To znaczy, no, według mojej oceny to jest przegrana partia już. No, żeby ją wygrać, no to na pewno trzeba jeszcze pokminić, ale to jest w ogóle... No tak, tutaj bez gry. No E4 jest oczywiście przeze mnie rozpatrywane i tylko tak. I tutaj miałem w zanadrzu F3. Pytanie, czy ja chcę tak grać. Bo tu to fajnie to będzie wyglądać. Dziurki wszędzie. W ogóle może tak. On nie może tu, bo bicie i tam sobie trzasnę. Tutaj skoczek. Tak, bicie, bicie. Strategicznie będę stał dobrze. Nie no, chyba... No, nie śpiesz się, Krzysztof. Bo F3. Jeszcze rozpatruję. Jak tutaj, to fajnie sobie zwiążemy. On tak. Okej, pionek mniej, ale... No właśnie, trzeba udowodnić za tego pionka, czy coś mamy. Chyba nie. Goniec G4. Wydaje mi się, że nie. F3 nie. Sprowokuję go do F3 oczywiście. Goniec się wtedy świetnie wydłuży. I sobie wrócę gońcem gdzieś tam tu albo tu i pomyślę, co dalej. Znaczy się tak, no na D4 będę mógł zagrać, tu B4 nie ma. Trochę mi też zamknie pozycję tędy, ale on ma niekomfortową sytuację. Nie może pójść nawet w długą. Ten ruch był przeze mnie rozpatrywany. Tak się zastanawiam, czy tak nie zagrać. Czy jeszcze inaczej, czy tak. Aha, tak. A może w ogóle tu i tu? O, to jest chyba plan, który działa. Który działa, bo jeżeli on tu, ja tu i on nie może zbić tu, bo ja zbijam skoczkiem, broniąc. Roszada? Nie sądzę. Tak? A, tego jeszcze nie rozpatrywałem, ale wtedy mam bicie. On ma bicie. Ja mam bicie. On żadnego... Aha, on ma bicie, ale skoczek nie ucieknie. Okej, ucieknie tu. Bicie i tu. Kurczę, tego nie rozpatrywałem. Za szybko zagrałem chyba. Ale wieża B6, ten plan mi się tak podoba. Okej, on zrezygnował z tej opcji. No, w ogóle piękne jest też tutaj zbicie i zagranie na przykład tutaj z koczkiem.
Też bardzo stabilna pozycja. Tyle, że właśnie. Zagramy tak. Dlatego, że on ma strzałkę tu. Nie, bo tu to raczej nie działa. I teraz ucieknę. Ucieknę tutaj, aż i będę chciał grać G5. Jeżeli zrobi krótko. Tutaj trzymam B4. Strategicznie go tutaj próbuję ustawić mocno. Król zwiał, ale to on pionka podstawia. To była czysta podstawka. Teraz to już dziura jest na E3. Już jest u niego ciężko. Pewnie się za głowę złapał. Co ja zrobiłem? Ale zobaczcie, bo nasze ruchy, znaczy tutaj, które wykonałem, czyli pozycje, gniecenie przeciwnika, mogą spowodować błędy u naszego oponenta. I tak się też stało. Te ciśnienie, ta presja wywierana powoduje, że łatwiej o błędy u przeciwnika. Zwykle to tak bywa. Więc w tym wypadku się udało. No ten, wzięcie tego pionka to jest bardzo kluczowe. Już jest teraz to bardzo łatwe. Teraz już łatwiej zagrać G5. Na pewno, bo nie ma takiego oporu pionku z jego strony. No a poza tym tutaj jest opcja szacha. No w ogóle dam szacha i pomyślę co dalej. Tak po prostu. Może nawet wrócę do planu hetman G6 i bicia. Też jest taka opcja. Tutaj trzymam wszystko. No dobra, wracam do tego planu. On się musi martwić. Jasne, ja tego pionka za wszelką cenę nie chcę zbić. Nie chcę. Nie chcę też odkrywać króla w sumie. Nie chcę zbijać, tylko... O, tu się pojawiła teraz taka opcja. A tak? To. No tak, musi to działać. Nie wprawdzie jest tam tylko takim obrońcą, ale to musi działać. I tutaj, czy wybić końcem, czy pionkiem? No pionkiem. Pionkiem, bo tu już taki potwór stojący w jego obozie może robić dużo problemów. C5, A4 i otwieram pozycję. Dobra, C5 czy A4 to tak? No chyba C5. Bo jeszcze C6, D5 jest. Opcja też jest ciekawa. No chyba C5, bo chcę zagrać tak. Jak tu, to się otworzy pozycja, zagram tak. Strzał i tam jest koniec. Ok, A4. No tu nie ma bicia, bo tak. Znaczy też tym, bez znaczenia. Dokładnie, tutaj się robi ciężko. No tak, to wybić muszę, czyli ten plan był dobry, jak widać. No, zagrał B4, żeby nie otwierać gry, no ale tutaj bez problemu sobie to wybijam. Zagram za chwilę A3 i jest opcja koniec A4. No teraz, mój drogi przeciwniku, zostałeś zmiażdżony. A tam podstawiłem figurkę. Tam też w sumie zagrał debiut. On zagrał tak normalnie, tylko że no właśnie moja podstawka spowodowała porażkę. No tym razem rewanż się uda, mój drogi przyjacielu. Ok, prowokacja do bicia w przelocie. A3 wystarczy, bo już tutaj ten ruch jest zabójczy. Hetman A2, szach, skoczek. Wieża B2. Szybko, bezboleśnie. Albo i boleśnie. No dobra. Wyszło ładnie. Wyszło bardzo ładnie. No zobaczymy, co ten mój przeciwnik zrobi. No, 27 ruchów czarnymi, słuchajcie, z gościem 2200. To nie jest tak prosto wygrać partii angielskiej. Właśnie tutaj te niekonwencjonalne ruchy fajnie zadziałały. To bicie jest dla niego ok. Pytanie, czy tak? Aha, bo ja jeszcze, słuchajcie, mogę tak zagrać, zdobyć hetmana, tylko że on wieżą wróci. Chyba nie chcę zdobywać hetmana. Chyba tym pionkiem. Wymiana może na F8 nastąpić. Dokładnie. Jakoś więcej. Jestem bardziej chyba z tego faktu zadowolony. No hetman A2 jeszcze, tak? No szach. Wieża B3 chyba też zadziała dobrze. Nie, mogłem tym pionkiem zbić jednak. Bo hetman miałby tutaj furt... A, bez znaczenia większego według mnie. No
dobra, może nawet jak zbijesz, to tak. Ha, jak zbijesz, to tu i ci wezmę skoczka. A więc zagram tu. Hetman, żeby miał wejście. Okej, skoczek uciekł. To było do przewidzenia. Szach. Jak tu, to tu i tu. Wieczne szachy chyba mi nie grożą. Mu się skoczył po tym ruchu hetman król G6. No dokładnie. Tu musi chyba zagrać. A jednak. To tak. Strzał. Jeszcze tak może zagrać w sumie. Dać szacha. Czy ten szach coś zmieni? Dajcie tu, tu. Chyba nic nie zmieni. No i tak jak liczyłem, tutaj się wszystko udaje. Tu i tu. Szachy się kończą, tam grozi mat. Policzone. Do tego momentu policzone. No i fajnie. Policzone i udane. Okej, rewanż się udał, ale ciężki odcinek dzisiaj. Dziękuję serdecznie za uwagę, moi drodzy. Pozdrawiam, do zobaczenia, trzymajcie się.